co to jest ten szczegół w reportażu, prawda? Dam Państwu taki przykład. Takie cztery zdania. Zobaczymy, które się Państwu spodobają. To są zdania ze szczegółami i bez szczegółów. Powiedzmy, że mamy takie zdanie. Poznali się w fabryce. No może być, prawda? No poznali się w fabryce. No takie informacyjne zdanie. Zdanie numer dwa. Poznali się w pracy. No to jeszcze to jest coś nudne. Jest jak w pracy się poznali. W ogóle w słowie praca jest jakaś nuda, nie? W słowie gospodarka jest nuda, w słowie bezrobocie jest nuda. Nie, to straszne zdanie. Poznali się w pracy. To trzecie. Poznali się w fabryce fortepianów, gdzie razem pracowali. No już jest ciekawie, prawda, bo w fabryce fortepianów. Ale zdanie numer cztery. Poznali się przy polerowaniu klawiszy. No i które się Państwu podoba najbardziej? A dlaczego to czwarte? Proszę powiedzieć, dlaczego to czwarte? No, zaskakujące, ale tam jest szczegół. Tam jest, już widzimy, prawda? Już w tym jest nawet jakaś sugestia, że no, jest coś erotycznego nawet w tym zdaniu, prawda? Ale to jest szczegół. Poznali się przy polerowaniu klawiszy, a potem się wyjaśni, że w fabryce fortepianów, prawda? Gdzie to była ta fabryka taka słynna? W Kaliszu. Wiem, że nie ma od lat. A to właśnie z tego reportażu, który pisała koleżanka, mam to zdanie. Bo to właśnie było o parze, która się tam poznała i właśnie razem z tą fabryką się skończyło też ich małżeństwo. I w tym jest konkret, w tym jest szczegół, który jest na miarę czytelnika, od razu wyobraźnia działa, a nie, że poznali się w pracy, no co to jest? To trzeba przemycić, ale w inny sposób. To jest właśnie szczegół w reportażu. O. Jak daleko można się posunąć w tym czerpaniu szczegółów przy opisywaniu? Oczywiście nie na zasadzie, że ktoś mi opowiedział, jak ten... Nie wymyślać. Reporter musi mieć coś takiego, co ja nazywam niezbędną wyobraźnią. Dlatego, że reporter, jeśli ktoś mu o czymś opowiada, czy więcej osób mu opowiada, musi mieć wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić te wszystkie rzeczy w takim najbardziej prawdopodobnym zarysie. Bo przecież potem musi zbudować sceny jakieś, scenki. I teraz tak. Jeżeli ja mam pierwsze zdanie w książce Gotland, rok 1882, zaduch. I pierwsze zdanie brzmi tak. Dlaczego tu tak śmierdzi? Pyta swojego ojca Antonina sześcioletni Tomasz Bata. Tak po raz pierwszy ujawnia chęć uporządkowania rzeczywistości. I teraz tak, no jeżeli akcja się dzieje, to się dzieje w 1882 roku, no to czytelnik może mnie spytać, ale ja wierzę, że czytelnik intuicyjnie czuje, że to jest prawda i nie musi mnie pytać. No skąd ja wiem, że jakiś sześciolatek w 1800, nawet nie w 1900, tylko w 1882 spytał, dlaczego tak śmierdzi? No ja to wiem stąd. Wiem to z pamiętników, ze wspomnień, z przekazów, że on już jako małe dziecko nie podobało mu się, że śmierdzi w tym, bo to był dom połączony z zakładem szewskim i on nie znosił tego smrodu sam nawet wspominał potem już jako dorosły człowiek, że najgorsze, co było w tym domu rodziców, to jest ten smród zakładu szewskiego i dlatego on chciał założyć wielką fabrykę, gdzie będą wentylatory, gdzie będzie taka produkcja nowoczesna, nic nie będzie śmierdziało tym klejem. I zwracał uwagę rodzicom, że tam śmierdzi, że w domu śmierdzi. No, to ja oczywiście mogłem tak napisać, że z informacji, które udało mi się uzyskać, wiem, najprawdopodobniej sześcioletni Tomasz Bata zwrócił uwagę rodzicom, że w zakładzie szewskim połączonym z mieszkaniem panuje zaduch. Można tak dobrze napisać? Dobrze przekonał nas. Można. Przekonał. A ja sobie to wyobraziłem, że on pyta, dlaczego tak śmierdzi, ale jakby w ramach tego, do czego mnie uprawnił, moim zdaniem, bo to każdy w swoim sumieniu decyduje, każdy reporter, ja sobie wyobraziłem jakby w tym, tak jak na ile mi pozwala źródłowy materiał, który zebrałem, prawda? To ja tutaj zacytuję. Zdarzenie należy sobie wyobrazić, wymyślić je niejako w jego prawdopodobnym zarysie. Mhm. To co prawda chyba jest cytat z cytatem, ale właśnie o to chodzi. Albo powiedział jakiś fachowiec od reportażu, albo ja już nie pamiętam, no ale o to chodzi.